Karolina, jesteś jedną z muzycznych mus DJ-a Adamusa. Co dzisiaj wykonasz na jego urodzinach? Dzisiaj, w tym wyjątkowym jakże dniu, wykonam dwa utwory zespołu M People Moving On. I drugi utwór to będzie utwór Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody. Zawsze chciałam ten kawałek zaśpiewać i szczęśliwie będzie ku temu dzisiaj okazja. Jak doszło do waszej współpracy z DJ-em Adamusem? Bo dowiedziałam się, że pochodzicie z jednego miasta, ale jakoś w Opolu się nie spotkaliście. Dopiero trzeba było do Warszawy przyjechać, żeby nawiązała się jakaś współpraca. Nie, w Opolu mieliśmy przyjemność się poznać. Ja wtedy miałam jeszcze naście lat. On też był początkującym DJ-em. I już po iluś tam latach nasze drogi faktycznie spotkaliśmy się w Warszawie i Adam zaproponował mi współpracę przy nowej płycie. Myślę, że ta współpraca się rozwinie, bo jest zadowolony. Zadowolony ze mnie. A jakie ty masz plany na 2016 rok? Cudowne mam plany na 2016 rok, ponieważ pojawi się moja upragniona, długo wyczekiwana solowa płyta, która już jest na finiszu nagrań. Właśnie jutro jadę do studia Marcina Prusiewicza pod Krakowem i jeszcze trzy utwory mam do nagrania, więc naprawdę będą działy się same dobre rzeczy w następnym roku. Ja jestem bardzo pozytywnie nakręcona, nastawiona. To będzie porządna płyta. A Sylwester na scenie, czy może prywatnie? Sylwester od 15 roku życia na scenie. Więc tak, będę śpiewać na zamkniętej imprezie w tym roku. Ale fajnie, fajnie w Krynicy Zdrój, w hotelu dr Ireny Eris, więc kto w pobliżu, zapraszam. Powiedz mi, święta niebawem, Wigilia, 12 potraw, ale ty odżywiasz się chlorellą, więc jak będzie wyglądało twoje wigilijne menu? Nie, ja sobie nie odmawiam potraw, które lubię, ale od ponad roku zażywam takie zielone tabletki małe, zwane chlorellą, i to jest swego rodzaju naturalny antybiotyk. Od ponad roku w ogóle nie choruję, więc same dobrodziejstwa z chlorellą są związane. I jeszcze piję rano i wieczorem jęczmień, też tej samej firmy. Wiem, że wszystko jest po prostu naturalne, bez chemii, więc nie muszę się niczego obawiać względem swojego zdrowia. Polecam chlorellę, bo naprawdę trzyma mnie w formie cały czas. Właśnie, a swoją rewelacyjną figurę zawdzięczasz chlorelli, czy może jednak zabójcze ćwiczenia na siłowni? I temu, bo ruch jest ważny i też no, w moim zawodzie poruszanie się na scenie, kondycja jest jak najbardziej no, wskazana i trzeba pielęgnować zdrowie, więc... Więc i fitness, basen najczęściej, bo jestem bardzo często w podróży. Najczęściej prowadzę i to są odcinki 4-5-godzinne, więc mój kręgosłup już to odczuwa, kręgi szyjne i muszę faktycznie już nawet korzystam z rehabilitacyjnych masaży, więc no, basen jest jak najbardziej przydatny.